Cześć kochani, jak dziecko jest malutkie, to jest słodziutkie, bo leży i mamy dziecko zawsze pod kontrolą. Wiemy, że jak położyliśmy do łóżeczka, to jest w łóżeczku. Gorzej jak zaczyna już stawiać pierwsze kroczki, ryczkować, później chodzić i zaczyna grzebać wszędzie, wszystko dotykać, wszystko macać, wchodzić w wszystkie możliwe kąty i wtedy może dojść do różnych nieszczęśliwych wypadków. Są rzeczy, które są niebezpieczne dla naszych dzieci i dobrze jest, zanim puścimy dziecko tak luzem po mieszkaniu, dobrze jest przeanalizować, że tych rzeczy nie ma blisko dzieci albo są one wtedy, kiedy my jesteśmy w pobliżu. I dzisiaj taki zebrałam dla Was takie właśnie przedmioty, które dobrze by było, żeby nie znalazły się w pobliżu takich małych szkrabów. Pierwsza rzecz, bardzo, bardzo niebezpieczna, która zresztą w ogóle w wielu krajach jest naprawdę gdzieś tam na pierwszych miejscach najniebezpieczniejszych rzeczy, jeśli chodzi o dzieci, to są foliówki. Czy to takie? Tu nawet znalazłam piękny tekst. Przypominamy, że ta siatka nie jest zabawką i nie należy jej udostępniać dzieciom. Więc foliówką mówimy nie. Kolejna rzecz to ładowarki. Już wielokrotnie widziałam dzieci bawiące się ładowarkami, a to niestety nie jest najlepsza zabawka dla dzieci. Jeśli gdzieś ładujemy telefon, to w jakimś miejscu, które jest wysoko, a nie gdzieś przy ziemi. Nośnie miejsc przy ziemi często znajdują się tam kontakty. Gdzieś tutaj na górze pojawi się filmik o tym, jak zabezpieczyć takie rzeczy, przykładowo kontakty. No i to jest chyba taki trzecia rzecz, którą powinniśmy właśnie zabezpieczyć, jeśli pojawiają Wam się takie małe już szkraby, które gdzieś tam raczkują i penetrują różne kąty. Kolejna sprawa to drobne elementy, drobne zabawki, drobne przedmioty. Dobrze jest je pochować do pudełek takich, które taki szkraw nie jest w stanie otworzyć. I tutaj na rynku mamy naprawdę mega dużo różnych takich pudełek. Ja Wam zrobię pewno niedługo jakiś taki króciutki odcinek właśnie o pudełkach, których mamy naprawdę już teraz dużo w domu, właśnie przez Jaśminkę. I niektóre zabawki zostały totalnie pochowane na wszelki wypadek, czyli jakieś koraliki, jakieś takie naprawdę już drobiazgi. Ostatni punkt tak na mojej liście to są zwierzęta. I tutaj wiem, zaraz dostanę ileś tam komentarzy, że moje zwierzątko jest niu, to jest przecież członek rodziny, że przecież piesek się wychowywał z dzieckiem od samego początku, więc na pewno nigdy nic nie zrobi. Okej, z jednej strony okej, z drugiej strony ja uważam, że jeśli dziecko zostawiamy, a nie jesteśmy w stanie po prostu 24 godziny patrzeć się na dziecko, musimy wyjść do toalety choćby, albo zrobić obiad, albo rozwiesić pranie, albo 3000 innych rzeczy różnych zrobić i wtedy to dziecko gdzieś odstawiamy w jakimś tam miejscu, żeby się pobawiło na kocyku czy gdzieś i wtedy może dojść do sytuacji, kiedy ten cudowny, słodki piesek podejdzie, czy kotek, czy świnka morska i niestety, ale nasze dziecko zrobi nagle, tak jak tutaj uderza w moją rękę, tak tą zabawką, to uderzy na przykład w pieska. I może się zdarzyć, że ten piesek dostanie w oko na przykład i nawet jeśli nie zrobi krzywdy temu dziecku, to naszczeka, nawarczy, czy cokolwiek innego zrobi, jakąś taką wykona czynność, której do tej pory nie robił i na przykład dziecko się, nie wiem, przewróci, uderzy. I ja przestrzegam, może inaczej, przestrzegam, żeby jednak mieć tego świadomość, że to jest tylko zwierzę i że jest, i jednak może coś temu dziecku zrobić. Takich rzeczy pewno jeszcze jest wiele takich niebezpiecznych, ale też oczywiście nie możemy dziecka zamykać w klatce, zakładać mu kasków na głowę i jakoś tak aż strasznie ograniczać. Dziecko dobrze jak ma swobodę, bo wtedy szybciej się rozwija, szybciej poznaje różne rzeczy, wkłada wszystko oczywiście do buzi. No wiadomo, dobrze jest sprawdzić teren, czy nie ma tam właśnie takich rzeczy, które po wsadzeniu do buzi mogą powodować zadławienie, które mogą powodować to, że sobie po prostu zrobi krzywdę. To tyle z listy moich niebezpiecznych rzeczy, ale z drugiej strony
mimo tych rzeczy, które dzisiaj wymieniłam, polecam wyluzowanie. Polecam wpuszczenie dziecka na zieloną trawkę, żeby poznawało, żeby dotkało wszystkiego, bo to są takie najbardziej fajniejsze, rozwijające rzeczy. I my pozdrawiamy z zielonej trawki. Pa, pa!